Ferie w mieście, czyli sosnowiecka oferta dla najmłodszych i nie tylko. Między innymi tu, na Środuli, białe szaleństwo w centrum miasta. Stoki są trzy. Jeden ma 135, jeden 119 metrów, a jeden ma 360 metrów. Wszystkie są przejrzane przez GOPR, zrobione zgodnie z ich zaleceniami. Staramy się o to, żeby bezpieczeństwo na stoku było po prostu najważniejszym elementem gry, chociaż nie do końca daje się to ogarnąć czasami z powodu szalonych narciarzy. Więc apelujemy tu do nich o rozwagę, że prędkość nie jest dobrym doradcem i że dobry narciarz w takim klasycznym ujęciu, to jest coś, co znam od 40 lat, to jest taki, który w każdych warunkach pogodowych i śniegowych potrafi posuwać się z kontrolowaną prędkością. Stoki są generalnie otwarte w tygodniu od godziny 10 do 21. Święta, weekendy, soboty i ferie, czyli już od 9 lutego, od 10 do 21. Ceny biletów są następujące. Na małych wyciągach 10 wyjazdów kosztuje 8 zł w dni powszednie, 10 zł w niedzielę i święta. Na dużym odpowiednio 18 w dni powszednie, a 22 zł w niedzielę i święta, też 10 wyjazdów. To się oczywiście troszkę zmieni, znaczy cenowo nic, tylko zmieni się sposób obsługi klienta, będą po prostu karty, na które będą nabijane punkty, no i po prostu automaty, bramki, kołowroty, które są na dolnych stacjach wyciągów, będą zdejmowały odpowiednią ilość punktów w odpowiednich dniach. Jeżeli to jest dzień czerwony, no to inaczej, a czarny inaczej, ale cennik zostaje taki sam, jak zostaje. W tamtym roku mieliście, z tego co pamiętam, niezłą frekwencję. W tym roku liczycie na lepszą? No ta frekwencja się wiąże między innymi z tym, że te wyciągi w tym roku startują dużo wcześniej. W związku z tym sprawa jest taka, że długość sezonu, tak przynajmniej przypuszczam, tak chciałbym, tak byśmy wszyscy chcieli tutaj, powoduje, że tych ludzi dużo, dużo więcej. Bardzo duża frekwencja była przez ostatni weekend, gdzie tylko na dwóch małych wyciągach, bo jeszcze duży był nieodpalony, sprzedaliśmy około 1000 karnetów. Zapraszam serdecznie całą młodzież na ferie. Będziemy mieli dla Was dużo atrakcji. Z tego co wiem, dział imprez przygotowuje i otwarcie ferii, i jakieś duże atrakcje w środku ferii. No i oczywiście impreza na zakończenie. Zapraszamy Was serdecznie. Śledźcie stronę internetową Mosiru www.mosir.sosnowiec.pl. Dla amatorów sportów zimowych nie tylko narty. Można się też nieźle poślizgać na tym pełnowymiarowym lodowisku i na miejskich ślizgawkach. Blok ślizgawkowy będzie się odbywał między godziną 11 a 15 codziennie od 9 do 24 lutego, tak jak będą ferie zimowe. Będą to trzy ślizgawki godzinne z półgodzinną przerwą, jeżeli chodzi o taflę zamkniętą. Natomiast tafla otwarta, czynna by była od godziny 10 do godziny 21. Wstęp tam będzie bezpłatny. Myślę, że Aura dopisze i będziemy mogli ślizgać się na otwartym lodowisku. Tu chcemy, aby wstęp dla dzieci z sosnowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych był również bezpłatny i odbywał się na podstawie legitymacji szkolnej, ważnej oczywiście, od poniedziałku do piątku. Natomiast pozostałe osoby płaciłyby wstęp ulgowy, bilet kosztuje 3 zł, natomiast normalny bilet 5 zł. Oprócz tych ślizgawek ogólnodostępnych w tym roku planujemy taką nowość, tak zwaną naukę jazdy dla dzieci, która się będzie odbywać przed godziną 11, czyli w godzinach gdzieś od 10 będziemy to rozpoczynać, takie 45-minutowe bloki. Będą tam trenerzy jazdy figurowej na lodzie, jak również zawodnicy zagłębia. Będą zorganizowane różne gry, zabawy, atrakcje dla dzieci. Będą uczyć dzieci jeździć, ale nie tylko, w formie bardziej zabawowej. Wstęp będzie na podstawie zapisów i będzie bezpłatny. Sportowa oferta dla tych, którzy za mrozem nie przepadają.
Odkryta pływalnia przy ulicy Żeromskiego została zmodernizowana 3 lata temu, między innymi przy pomocy środków unijnych. Mamy tutaj oczywiście jeckę basenową, mamy saunę, mamy jacuzzi, także jest tutaj sporo atrakcji dla mieszkańców miasta. Tu mogą poczuć się jak ryba w wodzie, ale i porywalizować. Z dodatkowych atrakcji, które właśnie w ferie przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży, będzie kurs nauki pływania nie tylko dla najmłodszych, dla tych starszych także. Będzie dziecięca akademia nurkowania. W środku ferii przygotowaliśmy też taką atrakcję, ale to już dla wszystkich. Będzie nią Puchar Sosnowca. W pływaniu wziąć udział w tych zawodach będzie mógł dosłownie każdy. Wszystkie atrakcje przygotowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na akcję Zima w mieście są bezpłatne, zupełnie bezpłatne. Rywalizacji nie zabraknie też na halach i to kilku. Tu duch sportowca może wziąć górę. Oczywiście hale sportowe również będą żyły. Mamy tam standardowe turnieje, ale również w tym roku ruszamy z zajęciami dla dzieci, które prowadzić będą trenerzy z poszczególnych klubów i z wielu dyscyplin, jak szermierka, jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy piłka nożna. Będą to także zajęcia z grupami seniorskimi. Zawodnicy pierwszych drużyn także będą przychodzili, pomagali, podpowiadali coś młodym adeptom bądź tym, którzy chcą wziąć udział w takich zajęciach. Przede wszystkim będzie to duży turniej piłki nożnej. Eliminację zaplanowaliśmy na dwóch halach, na Niwce i w Zagórzu, na hali przy ulicy Żeromskiego. Zagramy finał tego turnieju, gdzie właśnie te drużyny, które okazują się najlepsze, zmierzą się ze sobą w walce o główne zwycięstwo. Będą także turnieje siatkarskie w hali w Milowicach. Poza tym tutaj także przy Żeromskiego turniej Trio Basket, więc naprawdę będzie w czym wybierać.